Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i w końcu wracam widzowie i tym razem wracam jako Olaf. Wczoraj byłbym dla was Elzom, ale generalnie wiecie, to jest tak na prima aprilis, zmienione, że partnerzy są Olafem dzisiaj. Wczoraj byliśmy Elzom, niestety wam nie mogłem pokazać, bo jeszcze byłem na wyjeździe. Dzisiaj wróciłem i właśnie w tym momencie, kiedy to nagrywam, kiedy wy to widzicie, to tak naprawdę wróciłem. Więc widzowie, znowu możecie wysyłać mi postacie i będę podpisywał je bardzo szybciutko. Także 400 gemów widzowie, wysyłacie postać, którą chcecie mieć podpisaną i wtedy ja wam odsyłam. Jeżeli wysyłacie zupełnie inaczej, czyli nie, jakby, jeżeli tutaj na przykład Franek nie dałby 400 gemów, to biorę to jako prezent, nie? Ale tutaj oczywiście dał, więc odsyłamy mu hyperka. Pamiętajcie o tym, żeby te 400 gemów wysłać, bo to jest taki donejcik, a ja wtedy podpisuję, nie? I napiszcie też podpisz, bo inaczej traktuję to jako prezenty. Pamiętajcie o tym, nick mam Merezek, żebyście też dobrze napisali Merezek i słuchajcie, podpisujemy dalej. Dzisiaj zagramy sobie specjalny odcinek, ponieważ pierwszy odcinek na powrót to będzie Infinite Units. Słuchajcie, jest to tymczasowe i zostało dosłownie, no jeden dzień i dwie godziny mi zostały, znaczy dzień i trzy godziny w sumie i chcę zobaczyć, jak na Egg Island, czyli Wielkanocnej Wyspie, damy radę zagrać na Infinite Units, widzowie. Dla was to kupuję, 1000 Robuxów kupiłem od razu, mówię, nie, no musimy zagrać, naprawdę. I zagramy sobie, tak myślę, Green Laserkiem, może Titan Drillem, Mech Kamerka to może nie, mamy też nowego, mam też wszystkie nowe postacie, widzowie, upgraded Mech Kamerka, mam też upgraded kamera Spidera, mam też Sigmę, Titan Sigma Mena, mam oczywiście też Microwave'a, mam wszystko, widzowie, ale to będziemy testowali w każdym z odcinków, także zostawcie dzisiaj soczystą łapeczkę w górę, widzowie, i suba z dzwonem, bo będę testował na tym kanale wszystko, także spodziewajcie się mnóstwa filmów dzisiaj i jutro, także no, nie tylko, bo tak naprawdę codziennie, także Olafik, widzowie, wrócił, będzie podpisywał, także pamiętajcie o tym. No i słuchajcie, w tym momencie lecimy do przodu, ja tutaj tak naprawdę dopiero co przyjechałem, już się odpalam, więc zróbmy może tak, że weźmiemy Scientistę, a nie, bo maksymalnie można dwóch. Ej, właśnie, ciekawe, czy można zwiększyć to, w sensie jak mam Infinite Units, zaraz sprawdzimy, lecimy na mapkę i zobaczymy, czy jak mam Infinite Units, to ciekawe, czemu tutaj się zahaczam. Tutaj wcześniej się wchodziło bez skakania, także nie wiem, troszkę dziwne, no ale tak, lecimy na start i widzowie, na razie totalnie losowymi postaciami, znaczy losowymi, takimi, które byłyby ciekawe, żeby nimi zagrać, zagramy sobie na nieskończonych jednostkach. Właśnie, nie wiem, czy też macie taki problem, ale od wczoraj chyba w Toilet Tower Defense są takie lagi, że ja nie mogę tutaj, wiecie, wbić do meczu, albo na przykład na Trading Plaza dwie godziny ładuje, nie wiem, o co chodzi, ale przez to, że tak długo ładuje, to nie możecie wybrać poziomu trudności. Nie wiem, czy też tak macie, ale może dzisiaj się to uda, widzowie. No aktualnie ja nadal latam. No i patrzcie, nie mogę wybrać poziomu trudności, dosłownie zaczynamy na easy. To jest dziwne, ale chcę przetestować ten właśnie, te nieskończone unicy, także zobaczymy, jak to wygląda, mimo że to troszkę nie działa. No to nie wiem, zobaczymy, jak to pójdzie. A nie, czekajcie, co ja gadam? Przecież na Egg Island i tak jest tylko jeden tryb trudności, znaczy poziom trudności. No dobra, to w sumie wybraliśmy dobrą mapę, ale jakby nie było, i tak są te lagi. Widzicie, jak długo ładuje do gry, także możecie na przykład na zwykłych mapach. I uwaga, wiem, że Toilet City zostało zmienione, Palm Paradise, widzowie, mamy tyle odcinków do zrobienia, że to jest chore, nie? Jakby tutaj nie jestem Olafem, ciekawe. Myślałem, że będę cały czas, dobra. Więc generalnie tutaj nie jestem, okej. No i widzowie, lecimy, stawiamy sobie naszego Green Laserka i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oczywiście dzisiaj stawiamy nieskończoność, widzowie. Patrzcie, mam 3 na Infinite. Okej, czyli to działa. Ja już widzę, że to działa. Tylko kwestia, czy jak chodzi o farmę, to czy mogę postawić nadal tylko 3 Santa TV i czy mogę postawić tylko 2 Scientist TV Menów? Czy mogę więcej? Uwaga, postawmy. Nie, dobra, czyli tutaj jest ten max limit. Okej, czyli jak damy Scientistę i tutaj widzowie kolejnego damy Scientistę. Czekajcie, ja to muszę sprawdzić, widzowie. W tym odcinku wariujemy totalnie. No, niestety. Postacie, które mają ograniczenia już tak od początku, że po prostu takie są, że są ograniczone w ilości stawiania, czyli na przykład właśnie Scientist TV, Healer TV Woman. Nie wiem, czy Green Laser też nie jest troszkę ograniczony tutaj w tym stawianiu. Dajmy go też tutaj. Dajmy go może też tutaj. Patrzcie, co ja mogę zrobić, widzowie. Mogę wszędzie go postawić. Chyba nie ma tego. Jest też ograniczenie, ja nie mogę. Ograniczenie do 4, dobra. To widzowie, jedyne co nie jest ograniczone aktualnie w moim ekwipunku, to Titan Drillman i właśnie Titan Bunny Cameraman. Dobra, to lecimy. Totalnie potężny, świąteczny odcinek, bo będziemy mieli Titana, Bunny Cameramana, ale zanim to zróbmy sobie farmę na fulla, bo wiecie, tutaj jakby jednak warto tą farmę na fulla zrobić. Ewentualnie wiecie, co mogliśmy wybrać? Na przykład Leprechaun Cameramana i zrobić ich tak dużo, ile tylko się da, nie? Jakby tutaj można by było
totalnie, lepiej to wybrać. Dobra, więc co, wiecie co? Zrobimy to. Zrobimy to, bo sprawdzamy możliwości tego Infinite Units i jak widzicie, niestety postacie, które mają jakby ograniczoną ilość, tak z góry założone mają, no to niestety nie możemy tego wybrać. Także ja wybiorę coś lepszego i lecimy to przetestować, bo to może być o wiele, wiecie, no po prostu fajniejsze do zrobienia. Dobra widzowie, wybrałem lepsze jednostki, mamy Ohio Cameramana, czyli ziomeczka nowego z właśnie Prima Aprilis. Postanowiłem, że jednak go wezmę, no bo jedną nową postać mogę wam pokazać. Kolejne trzy zobaczymy, sprawdzimy sobie w takim, wiecie, już potężniejszym drugim filmie, gdzie przetestujemy te wszystkie postacie Prima Aprilisowe, bo oczywiście je mam. Grałem widzowie mimo wszystko na wyjeździe troszkę, także jak najbardziej je zdobyłem. Z Crate'a nowy Jester Crate, który będzie jeszcze prawie 2 tygodnie, no tak 11 dni chyba, tak? Ogólnie 11 dni chyba do końca zostało, także widzowie jak najbardziej można sobie takiego Jester Crate'a otworzyć. No i dość łatwo, powiedzmy, zdobyć Titana Sigma Mana. Poza tym, pamiętajcie, że ten Titan Sigma Man za jakiś dzień, dwa, to już będzie naprawdę tani w gemach. Nie wiem, po 3K będzie chodził, także naprawdę nie będzie to jakieś drogie, myślę. Mamy tego Ohio Kamerka, on bije 400 co 2 sekundy, jest bardzo słaby, także potrzebujemy widzowie pomocy Leprikona i Leprikon to będzie taka najciekawsza postać, wiadomo. W ogóle ciekawe, że jakby event wielkanocny nadal jest i zobaczcie, dzięki temu, że kupicie sobie za Robuxy Infinite Units, to możecie sobie stawiać tych postaci ile zechcecie i jak nie macie na przykład dobrych postaci, to po prostu ulepszacie sobie takiego Leprikona i stawiacie go nie 15 razy, a na przykład 50, nie? 50 takich ziomów, tutaj wszędzie ich poustawiamy, a tych Ohio postawimy z przodu, wiecie? Zrobimy taką akcję totalną, ale na razie Leprikonów, stawiajmy sobie Leprikonki i tak postawmy ich wszędzie, gdzie się da. Widzę, że też zrobili chyba ładniejsze drogi. Znaczy tak to wygląda, wiecie, ta droga, gdzie idą Skibidi, wygląda troszkę ładniej. Ja wiem, że już tutaj, no, tak totalnie mega się, jakby nie, przyczepiam to nie, ale wiecie, że tak sprawdzam to, ale serio, chyba zmienili tą drogę. Albo mi się wydaje, taka kostka tutaj, patrzcie, no pięknie, pięknie to wygląda. Także tutaj małe zmiany też w wyglądzie. 100 HP oberwaliśmy, ale spokojnie, Leprikony dadzą radę i widzowie, jak najbardziej jestem za tym, żeby ulepszyć najpierw Santa TV i zobaczyć, jak dużo Leprikonów postawimy. Bo tak naprawdę, no umówmy się, jakby sprawdzanie tych Infinite Units działa tak, że musimy sprawdzić, jak dużo postawimy tak naprawdę do jednej postaci, żeby jak najwięcej jej nastawiać. Na przykład Ohio to będzie tani, więc damy radę. Zróbmy może też tak, że postawimy go tutaj. O nie, on stuna będzie dostawał. Dobra, no trudno. Postawimy ich tutaj mimo wszystko i słuchajcie, postawimy ich nieskończoność, nie? Takie tutaj po prostu, ja wiem, że to się nawet nie opłaca za bardzo ich tak ustawiać, ale co tam, normalnie, mamy nieskończone unicy, także myślę, że no, nie obrażą się panowie, że tutaj będą. 5000 w ogóle kosztują, żeby ich ulepszyć, ale patrzcie, oni chyba mają tylko drugi poziom, bo jak damy za 5 koła, to dostajecie 2600 obrażeń, czyli łącznie 3000, 20 range'a i pół sekundy cooldownu, to chyba tak, to faktycznie tyle, ile ma. Także rare postać, no wiadomo, nie zaskoczy nas tutaj niczym jakimś potężnym, no bo to jest oczywiste, ale słuchajcie, dobra, stawiamy kolejnego tutaj Ohio zioma, patrzcie, ile ziomków po prostu będzie, totalne, no Ohio widzowie, patrzcie, patrzcie, co się dzieje, normalnie, kolejnego tutaj kamerabeda, wstawiamy, jeszcze jednego tutaj wstawiamy, no i ktoś by powiedział, co ty, Beres, robisz, przecież tu miejsca nie będziesz miała, ja jak najbardziej 15 na Infinite, słuchajcie, także nadal możemy postawić kolejnego Leprikoda, patrzcie, nie no, co się dzieje, 16 jednostek mamy, spróbujmy w tym odcinku postawić jak najwięcej jednostek, nawet nie chodzi o to, żeby je ulepszyć jakoś mega, ale postawmy po prostu ich jak najwięcej, także uważam, że pierwsze co, to robimy Santa TV Mana, co nie, żeby jak najwięcej tutaj zrobić. Zobaczcie, że możemy też drille gdzieś tutaj postawić po bokach, ale dobra, to na końcu, to na końcu. Na razie stawiamy te mniejsze postacie, bo mega, no śmiesznie tak wygląda, nie? W sensie śmiesznie to wygląda, tak postawić aż tyle postaci, no to w życiu by mi tak nie pozwolili. Ja nie mogę, widzowie, piękna sprawa. Tutaj powiem wam, że no nie dałoby się tego uzyskać, tak? O to mi chodzi, a tutaj dosłownie sobie stawiacie pyk, kolejny, kolejny, cyk, kolejny. Piękna sprawa, mutant rozwalony, dobra, 3000 ulepszamy i od razu ulepszamy dalej. I jednak na Egg Island będziemy testowali wszystko co trzeba, bo te mapki ładują się długo, więc boję się, że nie będę mógł wybrać Nightmare'a na przykład na Toilet City albo na Palm Paradise. Także jak testować postacie to na Egg Island, także widzowie na jajecznej wyspie tutaj potężnej. No a jeżeli coś innego, no to wtedy tam można pomyśleć, nie, nad zmianą tej mapki. No ale też oczywiście przetestujemy nowe mapy, bo jest nowe Toilet City, jest nowy Palm Paradise i chyba Toilet Lab.
też jest zmieniony. Jedyne, co nie jest zmienione, to Toilet HQ, bo też było zmieniane, tam jedno z pierwszych chyba takie było zmienione, nie? Myślę, było jednym z pierwszych, które zmienili tak naprawdę. I powiem wam, że no, zmienili na gorsze, ale to oczywiście moja opinia, chociaż widziałem wasze też opinie, jak was pytałem i większość mówiła, że tak, że zmienili na gorsze. Także wydaje mi się, że raczej każdy tak uważa, no bo serio, to wygląda totalnie, no słabo to wygląda. Po prostu słabo to wygląda, nie ma co ukrywać. No, słabiutko zrobili ten Toilet HQ, także ja tam, widzowie, nie gram, bo nie lubię tej mapy, po prostu jej totalnie nie lubię. Jakby no, nie siedzi mi w ogóle to, że zamiast tego tutaj portalu takiego fajnego, tutaj na przykład jest fajny, nie? Wiadomo, mamy Wielkanoc, znaczy już nie mamy, ale wiecie o co chodzi. Jest event wielkanocny, mamy to jajco, z którego wychodzą, a jak mamy te portale takie, w których mamy jakby, nie wiem, z portala, po prostu tej gry portala, nie? Jakby to wygląda tak dziwnie, taki portal wyjściowy, nie ma tego, wiecie, tego manface'a na kiblu i tych kibli, takiego tronu kiblowego, to jest najlepsze, to powinno być, to proszę mi dawać. Także tak to wygląda, widzowie, dobra. Ohio Cabera, kolejny tutaj ziomeczek. Nie, no powiem wam, że tutaj naprawdę no będzie ich dużo, będzie ich dużo. Zresztą, no nie muszę się tutaj martwić miejscem, bo tak naprawdę mogę ich postawić, nie wiem, nawet 200, gdybym chciał. Dlatego są najlepsi do testu, bo słuchajcie, kosztują tylko 100, nie? Także tutaj możemy ładnie przetestować. Ile oni biją w ogóle? Jeden bije po 200, nie, po 400, dobra, 400 to sorki, obraziłem. Po 400 biją, no coś tam pomagają. Co prawda niezbyt wiele, ale coś tam pomogą. Zrobimy też leprikony wszędzie, gdzie się da, tylko tak, żeby to zrobić, to widzowie, musimy ich tutaj ładnie ustawić. Dobra, zobaczmy sobie tutaj, dajmy kolejnego. Ciekawe, czy mi gierka nie zlaguje, jak będzie aż tyle postaci, nie? Bo to może się wydarzyć. Może się wydarzyć, że będzie totalne, będą totalne lagi. Nie mówię, że nie, dobra. Tutaj kolejnego. Ile już mamy postaci, widzowie? Lecimy po rekord. Najważniejszy w tym odcinku jest rekord postawionych postaci. Także lecimy, widzowie. Ohio Cabera. Kolejny Ohio Cabera. Możemy stawiać ich w nieskończoność, także ja tutaj dostawiam. Lecimy, widzowie. Oczywiście później spróbuję ich ulepszyć, no ale nie wiem, czy to mi się tak uda, tak po prostu, co nie? Dobra, kolejny Titan Drill. Myślę, że... A Titan Drill nie miał... Chyba miał limit stawiania. Dobra, to moglibyśmy Titana Bunny kamerkę postawić gdzieś tutaj z tyłu i zrobić taką, wiecie, taki pociąg po prostu. Patrzcie, na wodzie nawet mogę go postawić, fajnie. Teraz damy kolejnego tutaj. Czy oni potrzebują dużo miejsca? Chyba nie potrzebują zbyt wiele, czekajcie, jak sobie damy tak, a tak tutaj pionowo, nie, lepiej poziomo. Dobra, to lecimy kolejnego, tutaj lecimy kolejnego, widzowie. No, jednak troszkę tego miejsca potrzebują. No dobra, to lecimy tak, że damy tutaj oczywiście ulepszonko. Musimy ulepszyć tych leprikonów, bo będzie lipa. Wiadomo, bez ulepszeń postacie na pierwszym poziomie, nawet jeżeli mamy infinita, to i tak są słabe, nie? No nie dadzą sobie rady po prostu. Warto zawsze mieć na fulla ulepszoną postać, bo nic nam nie da, że postawimy ich tutaj tysiące. Serio, totalnie to nie ma sensu. No co jest? Dostawiam tego leprikona i postawić go nie mogę. Tutaj widzowie już nie postawię. No źle to zrobiłem, czekajcie, tak nie może być. No tak po prostu nie może być. Dobra, dajmy tutaj kolejnego. Tutaj będzie kolejny, okej. Tutaj jakiś jeszcze jeden. Tutaj się nie wciśnie, ziomek. Wciśnie się, widzowie, co się nie wciśnie. Tutaj kolejnego dajemy. Tutaj jeszcze bym dał jednego, tak wiecie, żeby po prostu sobie stał. No tutaj brakuje jeszcze jednego, ale dobra, już pozwólmy im tutaj żyć swoim życiem. Dobra, dajmy tutaj kolejnego. Tak sobie myślę, bo wiadomo, oni się tutaj, wiecie, stykają i tak nie jest okej. Widzicie, ja ciągle klikam tą myszkę, ale... No nie jestem w stanie go postawić, nie wiem o co chodzi. Totalnie ziomek jest jakiś tutaj wykręcony. Zakładam, że już mam nawet lagi z tego powodu. A nie, jeszcze Ohio ma jeszcze jeden poziom do ulepszenia. 5000. Patrzcie, co chłop ma. Patrzcie, co ma w ogóle. To jest w ogóle, nie czaję jakby tutaj. Znaczy wiem, no flagę, tak? Tutaj Ohio totalnie, ale wiecie, zdziwiłem się, że coś takiego mu tutaj dali. Dobra, 5000 i później 1000 się płaci. Nie wiem, czy to się opłaca. Być może się opłaca, co pół sekundy 5000 obrażeń. Ej, to się chyba opłaca, tak szczerze. To jest dość dziwna postać, bo bije pojedynczy cel, ale szczerze to się nawet chyba opłaca, jak teraz patrzę. Nie no, widzowie, mamy 52 postacie postawione. I właśnie to jest problem, że jak sobie postawimy ich za dużo, no to wtedy gierka już zaczyna nie ogarniać, chyba są lagi, nie? Tak mi się wydaje, że zaczyna lagować przez to, że jest ich tak dużo. No naprawdę jest ich dużo, patrzcie, tutaj totalnie cała armia leprikonów. Ja nie wiem, czy postawię tego zioma tutaj. No muszę krzywo postawić, bo on nie chce się postawić. Dobra, to dajmy tutaj. Dajmy go gdzieś tak. No dawaj, ziomek. Dasz radę. No mieliście tak ładnie stać, a mi tutaj wszystko psujecie. No co te leprikody? Jakieś tutaj takie chamskie. No nie chcą stawać, widzowie. Nie chcą stawać. Patrzcie, ja tutaj przy samej drodze daję. Tak naprawdę i tak nie chcą stać. Dobra, stawiamy ich jakkolwiek. Nieważne już. Niech sobie po prostu tutaj żyją. Patrzcie, totalnie za dużo tego jest stawiania, nie? Jakby, jeżeli byłaby nieskończono silniców dostępna normalnie na co dzień,
to gierka nie miałaby sensu, ale wiadomo, to jest priba aprilisowe, widzowie, priba aprilisowe, także wiadomo, że to dla beki tutaj, ale no gdyby to tak było normalnie, że można nieskończoność zdobyć, to masakra, lepiej żeby tak nie było, jak tak teraz na to patrzę, to lepiej żeby tak nie było. 5000 tutaj stówka, łącznie 6000 płacicie za Ohio Cameramana, żebym miał 5000 obrażeń, to nie jest mało. To naprawdę nie jest mało. Źle popatrzyłem, bo on ma 5 koła faktycznie, 25 range'a, cooldownu pół sekundy, także 10 tysięcy bije i wyobraźcie sobie, że jeszcze byśmy postawili DJ-a TV-mana, także tutaj naprawdę można wiele. Jak widzicie, totalnie dajemy sobie radę, znaczy totalnie, no może tak nie, że totalnie, totalnie, ale na pewno w jakiś sposób tutaj dajemy sobie na luziku radę. Dobra, tysiaka dajemy kolejnego. Jak widzicie, są już lagi, to tak jak było w Pet Simulatorze, jak miało się mega dużo peciszków na Infinite właśnie equip petach, no to tak samo było, że zaczynało gierkę lagować, także nie wiem, widzowie, czy dotrwamy do końca tego odcinka, mam nadzieję, także ja już może nie będę dostawiał tych postaci, mamy 66, fajnie by było mieć setkę, wiecie co, dobra, jednak się pokuszę chyba o postawienie. Robimy setkę postaci, dosłownie. Ohio, tutaj ziomeczek kolejny. One są malutkie te postacie, dlatego je wybrałem, bo mogę je wstawiać tutaj totalnie bez problemu. Patrzcie, kolejny i kolejny. Zaraz mi tutaj normalnie komputer wybuchnie. Mamy tutaj widzowie kolejnego Ohio kamerkę. No gościu, stawaj, co ty robisz w ogóle? Do roboty tutaj. Dobra, jeszcze dajmy może na początku. Tutaj kolejnego damy. Ja wiem, że to nic nie daje, bo one biją tylko 400, także stawianie takich ziobów, no, nie jest zbyt opłacalną opcją, to wiadomo, ale ulepszmy tutaj sobie leprikony i zaraz damy radę na pewno. Patrzcie, jakie lagi, patrzcie to! Quad Racket Toilet, tak? Quad Racket Toilet Car, okej. Okay. Totalnie tutaj zlagowany, ja nie mogę, co się dzieje. Autoskip, widzowie, szaleje, totalnie szaleje. Dobra, to robimy to. Jeżeli już tak mi laguje, to i tak robimy, widzowie, setkę. Musimy mieć setkę na liczniku, po prostu, dajemy setunię. Dobra, kolejny tutaj, kolejny, no jak widzicie, to totalnie wykorzystałem potencjał Infinite Equip tutaj, znaczy Infinite Unitsów, jakie Equip, ja ich nie ekwipuję, jak widzowie, stawiam na pole bitwy. Brakuje nam 7, także tak naprawdę postawimy ich tutaj przy drodze. Dobra, dawajcie tu przy drodze. Jak, ile laserków w ogóle lata, co tu się dzieje? Dobra, dajmy jeszcze może, dajmy jeszcze leprikona, widzowie. Wiem, że zacina, ale to nie moja wina, tu po prostu, widzowie, znaczy trochę moja, bo ja stawiam te postacie. Ale patrzcie, mamy setkę na Infinity, czajcie? Możemy mieć ich jeszcze więcej, ale tak jak mówiłem, raczej byśmy tego nie chcieli, bo nasz komputer może naprawdę tutaj nie ogarnąć. Patrzcie to, ziomek stanął, no i po prostu się patrzy, ale myślę, że jakimś cudem mamy szansę to przejść, jeżeli to jakoś pójdzie. Patrzcie, biją niewidzialne toalety. Okej, dobrze wam idzie, chłopaki. Bardzo ładnie, jestem dumny, pięknie bijecie niewidzialne toaletki. Widzowie, to jest chyba ten limit, gdzie już przesadziliśmy z postawieniem postaci. Setka na Infinity, no jak widzicie, totalne szaleństwo, nie? Dobra, widzowie, ja wam jeszcze tego w sumie nie pokazywałem, ale możemy przecież latać na kamerze. Ja mogę sobie tutaj stać po prostu, jak widzicie, i latać na kamerce, zobaczyć, jak te postacie tutaj biją. Ale widzę, że musimy wrócić, bo totalnie przegrywamy. Dajmy leprikony na kolejny poziom, widzowie. Ulepszmy ich tutaj. No wiadomo, prawie tego zrobić nie mogę, bo są takie lagi. Są takie lagi. Dajemy autoskipa, żeby były jeszcze większe, widzowie. Lecimy. Po całości lecimy. Nie boimy się. Chociaż wydaje mi się, że w tym momencie już no, naprawdę ten limit został totalnie przekroczony. Przesadziłem, widzowie. Totalnie przesadziłem. Jak widzicie, odcinek skończył się gigalagiem, który najpewniej już chyba się tutaj no, nie ustanie. A chociaż, dobra, coś tam się ruszyło. Nie wiem, widzowie, staram się ulepszyć jeszcze ich na maksa. Klikam tego upgrade'a, ale jak widzicie, patrzcie, ile Ohio ziobów w ogóle, co tu się dzieje? Stówka na Infinity. Ja nie mogę, jak zacina, widzicie to, jak zacina? Naprawdę, to nie mój komputer, widzowie. Znaczy, w tym momencie tak, ale to tak naprawdę serwer tej gry. Bo tutaj powiem wam, że naprawdę no, takie są lagi, jak się tyle postawi postaci. No, nie wiem, czy ja to przejdę, także wam oszczędzę oglądania lagów, widzowie. Po prostu widzimy się, patrzcie, jak zacina, normalnie aż kamerę mi zacina. Jak już wygram, to pokażę wam, czy wygrałem, czy nie. No oczywiście, wydaje mi się, że wygram, bo mamy bardzo dużo postaci, także tutaj bez problemu. No jak widzicie, możemy sobie to oglądać, totalnie tutaj do tych Titanów nie ulepszyłem, ale nie ma kiedy, widzowie, za dużo tego jest, naprawdę tego jest totalnie za dużo. Przepotężny odcinek, numero uno, widzowie, dzisiejszego dnia. Jeszcze zrobię oczywiście kolejne testy, także wiecie, mam dużo postaci do przetestowania, także będziemy grali. No i co, widzowie, lecimy po wygraną, szybciutko, jeszcze 9 wave'ów, czy dadzą radę, czy zlagują, to jest pytanie. Dobra, widzowie, problem jest taki, że prawie w ogóle nie mogę ulepszać postaci, bo jest
jest tak to zlagowane, no że sobie po prostu nie wyobrażacie, nie? To jest tak totalnie zlagowane, zwłaszcza jak chcecie ulepszyć postać, no to wam laguje. Patrzcie, ziomek idzie do tyłu w ogóle, co jest? Co mu się dzieje? W ogóle słyszałem, że jakiś Ohio postać z Prima Aprilis potrafi cofnąć postać, że ona idzie do tyłu. Ten Skibidi idzie do tyłu po prostu. Nie wiem, który dokładnie, która postać, ale no tak też tutaj jest, tak może się wydarzyć. Słuchajcie, nie damy chyba rady i to tylko z tego powodu, że totalne lagi są. Patrzcie, nie jestem w stanie zagrać. Także, tak jak widać, Infinity postacie to totalnie nie oddają, widzowie. Mamy tutaj, możemy postawić ich do 100, 200, nawet więcej, a i tak przegramy przez to, że będziemy mieli lagi. Także nie polecam tego robić, widzowie. To nie jest tak, że macie jakąś niesamowitą moc, ale gdybym postawił na przykład zamiast 15, 20 albo 30 nawet. 30, 40, 50 nawet by jeszcze weszło. Powyżej 50 chyba już by były lagi, jak było widać, ale takie 50, no to łatwiej by się wygrywało, nie? Także czasami te 15 limitu, no nas ogranicza. Jak macie ten pas, to też jest fajnie. Możecie sobie na zwykłych mapach, tylko na Endlessie nie możecie. Możecie sobie ogarnąć coś naprawdę fajnego. Ja oczywiście tutaj już mam wszystkie postacie z Jester Crate'a, także przetestujemy w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby wysyłać postacie do podpisu, jak chcecie. No i widzowie, w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Infinity fajne, ale nie przesadzać, bo jak stówkę macie, to się nie da ulepszać. Prawie tak laguje, że naprawdę lepiej to wygrać normalnie 15. Będę używał jako 50, może jeszcze się pobawię. Zobaczymy, jak macie jakieś pomysły, jak mógłbym użyć tego pasa, żeby zrobić ciekawy odcinek, to napiszcie. Wtedy oczywiście też przypnę serduszko i może na coś tutaj mnie nakierujecie, coś mnie natchniecie na potężny odcinek. Ja lecę robić kolejne, dzięki za obejrzenie, siemanko.